Cześć. Dzisiaj krótki slogan. Prąd od Newella mocno mnie wspiera. Taki jest fakt. Słuchajcie, o nagraniu tego odcinka zadecydował pewien moment. Słuchajcie, gromadziłem w ostatnim czasie różne akumulatory Newella. Dlaczego Newella? Dlatego, że są różne firmy niezależne. Albo wróćmy, jeszcze inaczej. Mając różne kamery kupowałem zawsze akumulatory prawdziwe, natywne, systemowe. Okazało się, że one są drogie. Nieproporcjonalnie drogie, ponieważ kiedyś ośmieliłem się kupić jeden e, akumulator niesystemowy, i nagle się okazało, że jest genialny. No i co? No i to jest okazało się, że potem zacząłem ich kupować więcej, no bo można mieć ich więcej za mniejsze pieniądze. Więc super. Ale jeżeli jeszcze dobrze działają, no to w ogóle jest super. E, miałem przygodę z firmą inną, nie Newell, która mnie rozczarowała, ponieważ się okazało, że akumulator do gfx 50R nie zadziałał. Po prostu e, nie dawał się naładować w systemowej ładowarce. Musiałem jeszcze zainwestować w ładowarkę tej firmy. Nie chciałem tego robić bez sensu. Został w, po prostu w kuferku i tam dokonał swoich, swojego żywota. I od dłuższego czasu wspieram się Newell'em w każdym aparacie, w każdej kamerze, na którą przechodzę, w każdym oprzyrządowaniu. Teraz zrobiło się tego więcej, ponieważ więcej sprzętu wideo zagościło u mnie. No i nagle się okazało, że są potrzebne inne napięcia, inne wejścia, inne rozwiązania. Nagle się okazało, że do tej pory wypożyczane fałoki na przykład, albo fałoki, które u mnie zasilały na przykład tylko lampy, teraz będę używał po prostu do zasilania. E, kamery, między innymi. A więc nagle się okazało, że potrzebuje więcej sprzętu, potrzebuje więcej sprzętu zasilającego, więcej prądu. No i co? I oczywiście wybór był naturalny: Newell, po prostu. Dla mnie prąd to Newell. Od dłuższego czasu. Ostatnio zajrzałem do skrzynki, gdzie były różne akumulatory moje przygotowane do sesji. No i spostrzegłem, że muszę zrobić o tym odcinek, ponieważ wszystkie te akumulatory, choć różnie wyglądają, wszystkie są od Newella. Cały system zasilania. Moich urządzeń to jest Newell, dlatego podziwię, po, podzielę się dzisiaj z Wami e, trochę informacjami e, na ten temat, ponieważ Newell naprawdę robi świetną robotę. Zacznijmy od zwykłych akumulatorów do, e, do GFX-a setki, do GFX-a 50S, do 50R, czyli do tych starszych GFX-ów. E, te akumulatory, no takie kostkowe, one są duże, sprawdzają się naprawdę niesamowicie. To są akumulatory NPT 125. Sprawdzają się świetnie. Używam, mam chyba 6 tylko takich. Świetnie to działa. GFX100, obecnie zasilany nimi, sprawuje się świetnie. Można ładować je w aparacie, można je ładować w ładowarce systemowej, jakkolwiek jest ok. One działają świetnie. I cały czas pracuję na nich, na takich właśnie akumulatorach. Rewelacyjna jakość. Mniej niż. Jedna trzecia, chyba ceny prawdziwego, albo nawet, nawet więcej. Więc po prostu rewelacyjny produkt, który najbardziej mnie przekonał do Newella. Druga sprawa, słuchajcie, ładowa, ładowarka, którą musiałem się zainteresować po przejściu kiedyś na gfx 100S. Ładowarka Newel na dwa akumulatory NPW 235, czyli te, które są, którymi zasilane są nowe gfx -y. Słuchajcie, niech was nie zmyli. Bo normalny akumulator do takiego gfx jest czarny, ale ja chciałbym Was zainteresować tymi akumulatorami, tymi brązowymi, ponieważ one to jest zupełnie inna jakość, moi drodzy. I nie chodzi o zawartość prądu, chodzi o użyteczność tego, tego cacuszka. Mianowicie. Ładowarka na dwa, bardzo ładny wyświetlacz, wszystko świetnie działające. Szybko ładuje akumulatory. Czy oryginalne, czy te, nie ma to dla, niego, dla, dla niej żadnego znaczenia. Jest lekka, bardzo płaska. Fajnie się używa. Można ją zasilać. We, ona ma własny kabel USB, zwykły, ale tu jest gniazdo na USB-C, z którego korzystam najczęściej. Dwa akumulatory ładują się szybko. NPW235 działają świetnie. Ten brązowy kolor jest tutaj najważniejszą informacją. Czyli ta ładowarka za grosze dosłownie nie wiem, 50, 60 zł, 70 ona kosztuje, nie jest to istotne. Jest rewelacyjną ładowarką na poziomie ładowarki systemowej. Nie trzeba mieć systemowej, ta jest świetna. Takiej używam cały czas. Dlaczego te akumulatory do wszystkich wiecie nowych aparatów Fuji? A dlaczego brązowe? Dlatego, że mają złącze USB-C. Moi drodzy. Możecie je ładować bez ładowarki. Możecie je naładować w sytuacji, kiedy jesteście w terenie. Możecie je naładować z powerbanka. Możecie wesprzeć się prądowo w różny sposób, gdziekolwiek nie dostaniecie kabla USB-C, a ten jest bardzo popularny, możecie sobie naładować taki akumulator systemowy. W sytuacji wbrew pozorom, gdzie zapominamy ładowarki albo gdzie nie mamy źródła prądu normalnego, w sensie nie możemy podłączyć naszej ładowarki, się zdarzają. W związku z tym Podłączenie takiego akumulatora, właśnie do jakiegoś źródła energii na USB-C, powoduje, że on się Wam zasili, naładuje, podładuje i możecie go używać. Jak to używam jeszcze w innym, jakby w innej konfiguracji, jak chcę naładować dużo akumulatorów szybko, to do ładowarki wrzucam dwa, a dwa podłączam do innej ładowarki, w której wychodzi dużo kabli. Na kablach USB-C dwa niezależne akumulatory mi się ładują równolegle. To jest niesamowite. Ten brązowy kolor, oj, to jest coś grubego w ofercie Newella, i naprawdę, no, mając aparat jakikolwiek, zainteresować się, czy Newell ma dla Was te akumulatory, bo jest to mega wsparcie całego systemu, który macie, obojętnie, co, jaki byście nie mieli, a Newell robi dla większości aparatów. Oczywiście, ta seria idzie dalej. W momencie, kiedy posiadacie. Jakąś specjalistyczną kamerę. To są na przykład akumulatory NPF do Sony. One są wykorzystywane przeze mnie na przykład do zasilania małych lamp albo do zasilania obecnie głównie monitora podglądowego do wideo. Jest wersja płaska o mniejszej pojemności i gruba o większej pojemności. Zobaczcie, taka różnica, ale brązowy kolor w Newellu i dwa złącza USB-C. I te szczególnie szybko się ładują. Jak macie dobrą ładowarkę, po odłączeniu na USB-C, kabelek, pyk, podłączacie i ledzicie z tym koksem. Chodzi o to, że Newell ma te swoje akumulatory bardzo, bardzo wysokiej jakości i ja nigdy nie odczułem, wkładając Newella, kiedyś tak miałem, słuchajcie, z innymi zamiennikami innych firm. Miałem coś takiego, że wiedziałem, do Sony chyba, miałem coś takiego, że wiedziałem, że jak wkładam zamiennik, to on na mniej starcza. Tutaj tak nie jest. Czasami nawet pojemności są większe tych akumulatorów, ale ta funkcjonalność tym USB-C w małych akumulatorach to jest coś niesamowitego. Zostawmy je tu sobie, te USB-C o. Niech one sobie tak leżą. Ale moi drodzy, czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Idziemy dalej. Taki sam, jak ten akumulator, czyli sony NPF, ale o gigantycznej pojemności. Zobaczcie, o ile wyższy. Mały, większy, największy. Ten ma pojemność, moi drodzy, przeczytajmy sobie, 3500 mAh. Ten ma pojemność. 7000 mAh. A ten ma 10500 mAh. Więc taka jest różnica. Im większy, tym lepszy. Zobaczcie, wyposażenie się w taki akumulator pozwoli Wam zasilić aparat na długie godziny. No tak. Ale jeżeli wasz aparat nie ma jakiegoś podłączenia, oczywiście słuchajcie, ten akumulator wyróżnia się dwoma zajebistymi funkcjonalnościami. Zajebistymi. Po pierwsze, słuchajcie, ma trzy złącza USB, zwykłe USB-C, i złącze, które nazywa się mikro-USB. E, wszystkie trzy złącza dostępne. Z wszystkich możemy pobierać prąd i wszystkimi możemy ładować. I to jest niesamowite. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że ma wyświetlacz i pokazuje jakie jest napięcie w tym momencie 8.3 V i stopień naładowania baterii. Dostępny po naciśnięciu. Świetna funkcjonalność w momencie kiedy na przykład takie coś podpiąłbym do monitora podglądowego. To mógłbym pracować spokojnie cały dzień, bardzo ciężko, w ogóle nie myśląc o, to, o tym, e, czy, co się dzieje. Tak? Ponieważ taki akumulator naprawdę wystarcza na długo. Niesamowita funkcjonalność tego, e, tego dużego akumulatora. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Dlatego, że wideo potrzebne jest też zasilanie oparte o mocowanie v czyli to z dużych kamer wideo, które kiedyś były, z kamer profesjonalnych, cały przemysł filmowy opiera się na v na dużych akumulatorach o dużych pojemnościach. Słuchajcie, tu mieliśmy pojemność 77 Wh tutaj. Tu mamy tych watogodzin 95. Tu mamy wyższe napięcie, bo 14 prawie dwa razy wyższe, 14,4 V. Tu mamy napięcie 7 volt Mniej więcej, 7,4 V. No tak jak tu pokazuję, 8,3 V. Więc e, moi drodzy, ten akumulator jest jednym z najmniejszych, bo są większe też te, te, te nowe akumulatory z e, Newella, ale moi drodzy, co w nim jest przepięknego? Jest fajny, ponieważ ma tylko 98 watogodzin, a to powoduje, że możecie taki akumulator przewozić w, jako, to, jako yy, w walizce w samolocie, bezproblemowo, ponieważ większe będziecie musieli niestety zostawić. Te możecie przewozić, bo do 100 możecie i dlatego ta pojemność producentów, którzy robią 99, 98. Yy, no i teraz tak, funkcjonalność jest niesamowita, ponieważ możecie go ładować wszystkimi złączami, czyli macie złącze USB zwykłe, USB-C, i dwa złącza D-Tap po dwóch stronach. Dla pełnej funkcjonalności pokażę Wam jeszcze przycisk, który uruchamia wyświetlanie takiego akumulatora i akumulator pokazuje Wam stopień naładowania na wyświetlaczu. Wszystkie parametry. Zużycie prądu w danym momencie, bo to jest najistotniejsze, że on Wam pokaże w danym momencie, jak się zużywa prąd. Eee, I podłączyć... Do ładowania możecie go dowolnym z tych, e, chyba dowolnym, e, ze źródeł. E, no, powiem Wam szczerze, że e, jeden taki akumulator to jest właściwie praca na planie zdjęciowym, filmowym przez cały dzień. E, oczywiście w momencie, kiedy macie te ujęcia, takie wiecie krótkie, ale ponieważ jest kilka wyjść, to z tego jednego akumulatora zasilam kilka urządzeń. Dwa silniki nukleusa. Które wychodzą z USB-C, potem są szeregowo łączone. Z tego zasila się główny aparat, czyli nie zużywa aparat własnego prądu, bo całe zasilanie idzie stąd. I z tego zasilam ekran lub z tych akumulatorów, ale z tego jest po prostu wygodniej. Oczywiście trzeba mieć specjalne kable, tak, połączone do, tego, do tych dwóch litapów, ale działa to fenomenalnie, jak macie dobre kable, no to dwa takie akumulatory, nie jesteście w stanie ich zużyć na planie, choćbyście nie wiadomo jak pracowali ciężko, przynajmniej z normalnymi kamerami, ale one są zgrabne, fajne, nawet to wykończenie tu przypominające karbon, bardzo na mnie robi dobre wrażenie. Moi drodzy, produkty Newela są dla mnie bardzo interesujące, ponieważ właśnie one naprawdę... Mają wysoką jakość i to jest fajne, że możecie na nich polegać. Pracują świetnie, zaślają wasz sprzęt. No i co i tyle. Są małe, bo ten jest mały. Są większe, grubsze, wyższe, o większej pojemności 150, na przykład 190, ale bardziej polecam te mniejsze, bo zestaw sam wyposażony w takie mniejsze po prostu mniej będzie ważył. Także. Rzeczywiście muszę powiedzieć, i to właśnie stwierdziłem, że bo czasami szukacie i tak macie takie myślenie jak ja kiedyś, że o, mus, mus, muszę mieć e, prawdziwy, tak, natywny, chcę mieć najlepszy sprzęt, więc chcę mieć natywne akumulatory. Nie. Prąd to jest tylko prąd. Więc jeżeli macie dobre źródło, pewne źródło prądu, nie wahajcie się. Akurat u Newella macie to, że macie bezpieczne słuchajcie, to, że naprawdę dobrze Wam się to sprzęt będzie zasilał z takich właśnie rozwiązań. Tyle, moi drodzy, kończymy na dziś. Newell bardzo mnie wspiera, jeśli chodzi o prąd, więc musiałem się tym podzielić, bo jak otwarłem ostatnio walizkę, mówię, kurczę, no faktycznie, o tym trzeba powiedzieć. A o tej funkcjonalności z tymi USB-C, moi drodzy, w małych akumulatorach? Rewelacja. A będzie, czy macie Kanona, Nikona, cokolwiek, bo raczej robią Sony, wszystkie są robione, natomiast ta funkcjonalność z tym podłączeniem dodatkowym mega fajna rzecz, że mamy taką możliwość, że jeżeli nie mamy ładowarki albo coś, to mamy zawsze taką opcję, że możemy podładować. Tyle moi drodzy, koniec. Zobaczcie, ile Newell ma w ofercie swojej źródeł prądu. Do wszystkiego. Trzymajcie się.